Fundacja Humani Connection zajmuje się edukacją młodzieży na rzecz praw człowieka i inspirowaniem ich do działalności i do reagowania na przykład łamania praw człowieka. Generalnie młodzi ludzie są przekonani, że prawa człowieka powinny być tak samo przestrzegane w sferze offline, jak i w sferze online. W odpowiedzi na wszechobecną mowę nienawiści, czyli hejt, chcą tworzyć ciekawe projekty, inspirować innych młodych do tego, by się zastanowili, czym jest mowa nienawiści i jak negatywne skutki może mieć dla innych młodych. W ramach tej akademii nasza młodzież opracowuje swoje własne kampanie społeczne na media społecznościowe, odpowiadając na różne przykłady mowy nienawiści w stosunku do różnych grup. Nasi uczestnicy przez pierwsze 2 tygodnie poznawali, z jakimi problemami praw człowieka zmagała się Polska w przeszłości i w teraźniejszości. Ale nie pozostali tylko na poziomie dyskusji i rozważania teoretycznych problemów. W drugiej części tej akademii pracowali nad pomysłami, jak na tę rzeczywistość wpływać, jak odpowiadać na konkretne problemy praw człowieka, szczególnie koncentrując się na mowie nienawiści. Moja grupa zdecydowała się zorganizować kampanię społeczną dotyczącą mowy nienawiści w internecie, która jest wymierzona przeciwko kobietom. To, co wydaje nam się, że w internecie może uchodzić za normalne, bo często się na to napotykamy, a w przestrzeni publicznej jednak już zwraca uwagę i mamy nadzieję, że ludzie się zaczną zastanawiać, dlaczego nagle w przestrzeni publicznej wiszą plakaty z przekleństwami czy rzeczami, których generalnie nie akceptujemy. My group is focusing on women's issues at large, but specifically sexual harassment in the workplace. This is an issue that we feel pretty personally invested in, considering that we are either graduating students or entering the workplace ourselves as young professionals, and think that, especially in the Polish context, it's an issue that is not talked about enough and we need to raise awareness about. I'm involved with the group working on issues related to the Muslim community here in Poland, and specifically working against hate speech and Islamophobia. Perception of Muslims is currently very negative, or very, I would say, one-dimensional, and that doesn't serve justice to the kind of cultural diversity and the variety of walks of life that Muslims represent. For Poland, that is one of the issues that is upcoming. What we are trying to do is take those necessary steps to help Poland with their relationships with Muslims.